wszystko stanie się jasne. Kto zwycięży w wyborach parlamentarnych w 2019 roku? Kto zasiądzie w ławach poselskich? Kto będzie rządził w Polsce przez kolejne 4 lata? Nastrój oczekiwania i wyczekiwania. Wyczuwalne napięcie, o czym już wspominałem. Słupki nadal falują. Czekamy na punktualnie godzinę 21. Czekamy na zamknięcie lokali wyborczych, bo właśnie w tym momencie lokale już są niektóre zamykane. Właściwie za 20 sekund powinny być zamykane i wtedy od razu, błyskawicznie, czyli już za 20 sekund dowiemy się, kto zwyciężył w wyborach parlamentarnych. Do tej pory to były tylko sondaże. Teraz już sondażowe, ale bardzo precyzyjne badanie Exit Poll. Proszę Państwa, ostatnie 10 sekund odliczania i zaraz dowiemy się, kto wygrywa wybory do Sejmu i Senatu. Panie i panowie, oto werdykt. Wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, 43,6% głosów. I od razu spójrzmy na mandaty. 239 mandatów, a więc znów samodzielne rządy. Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska, 27,4%. To jest 130 mandatów. Sojusz Lewicy Demokratycznej, 11,9% głosów i 43 mandaty, czyli Lewica po 4 latach nieobecności wraca do Sejmu. Polskie Stronnictwo Ludowe także wprowadza swoich przedstawicieli. To jest 4. wynik w tych wyborach. 9,6% i 34 mandaty. I jeszcze jedno ugrupowanie również przekracza próg wyborczy zgodnie z tym sondażowym badaniem. To Konfederacja. 6,4% głosów, 13 mandatów. A zatem wszystkie ogólnokrajowe komitety, które startowały w tych wyborach, wprowadzają swoich przedstawicieli do Sejmu. Wszystkie przekroczyły próg wyborczy. A teraz spoglądamy, już teraz spoglądamy, proszę Państwa, na sztaby wyborcze. Radość, oklaski, ale ta największa radość zapewne panuje w sztabie, który zwyciężył. A więc Prawo i Sprawiedliwość, proszę Państwa, przypomnę jeszcze raz wynik. 43,6% głosów, 239 mandatów, a więc wygląda to na kolejne samodzielne rządy. Dziękuję bardzo, proszę Państwa, dziękuję. Dziękuję, proszę Państwa. Proszę Państwa, mamy zwycięstwo i bardzo się z tego cieszymy. Ale pamiętajcie, to są tylko badania. To nie jest jeszcze zwycięstwo ostateczne. Ale mimo wszystko mamy powody do radości. Bo mimo... tego potężnego frontu przeciwko nam zdołaliśmy wygrać. I wszystko wskazuje na to, że to się jednak utrzyma. A jeśli się...